Siemanko, witam się z Wami rano. Słuchajcie, dzisiaj będzie to taki daily vlog. Dla mnie jest to specjalny, ekscytujący dzień. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jadę na makijaż permanentny brwi. Semi-permanent. No bo to jest niby tatuażowy makijaż, ale to nie jest tak jak tatuaż taki prawdziwy, jak się robi w salonach tatuaże, bo tatuaże to ten barwnik przenika dużo, dużo głębiej, a tutaj są płytsze warstwy. Dlatego jest to makijaż na kilka lat. Wiecie, oczywiście jak jest coś nieumiejętnie zrobione, no to ten makijaż może się i 5-6 lat trzymać, czy nawet 7. Ale jadę, no niby w dobre ręce jestem oddana. Znalazłam najlepszy w tym całym moim rejonie, a nawet w obrębie kilku miast, salon, klinikę. 5 gwiazdek, bardzo dobre opinie ma ta osoba. Już była, robiła mi ostatnio w domu patch test, dlatego że miała wypadek, nie dojechała, kochani, do gabinetu, bo ktoś jej najechał na auto. No i wzięła drugie auto i po prostu przyjechała i zrobiła w domu ten teścik taki płatkowy, żeby zobaczyć, czy nie mam czasem uczulenia na to. No, a dzisiaj jest pierwsza sesja, pierwszy appointment i dzisiaj oczywiście ustalimy kształt. Wyrysuje mi najpierw, jak ona to widzi. Ja mam oczywiście przygotowane, kochani, zdjęcia. Omówię z nią, co bym chciała, jak ja też to widzę, jaki kolor bym chciała, efekt końcowy, bo ja nie chcę zbyt ciemnych, to znaczy ciemny bym chciała, ale nie czarne. Też nie chciałabym zbyt rudych, takie po prostu chłodne odcienie, ale takie no nie wiem, coś z poziomu cappuccino, nie wiem, zobaczę tam te wszystkie barwniki, jakie mają, bo słuchajcie, jeżeli jest jakiś tanie, trzeba uważać, bo po prostu podobno jak są jakieś tanie barwniki, to potem są takie efekty, że po iluś tam, nie wiem, po 2 latach, czy po roku, czy nawet po kilku miesiącach, jak jest kiepskiej jakości barwnik i na tym niestety nie ma co oszczędzać, no to kochani, może być efekt, że później będziecie mieli granatowe, jakieś szarawe, na przykład miałyście czarne, a później będą jakieś granatowe, albo na przykład jak miałyście jakiś tam barwnik, to później będą czerwone te brwi, albo różowe, wiecie, takie fioletowe, więc ja bym chciała uniknąć takiego efektu, ja sobie wolę zapłacić więcej, tak naprawdę to ja z tą decyzją przez kilka lat tak naprawdę się zmagałam, tak? Myślałam o tym przez kilka lat, zrobić, nie zrobić. Dużo rzeczy mnie blokowało przed tym, bo ja powiedziałam, że ja nie chcę tatuażu sobie robić typowego, ale okazuje się, że to nie jest taki prawdziwy tatuaż, jak to się robi, jakieś tam, wiecie, głębokie warstwy, tylko to są płytkie warstwy, więc jestem w stanie to zrobić. Jeżeli mi się spodoba, no to kto wie, może po prostu jeszcze sobie coś zrobię, może bym sobie usta kiedyś zrobiła, takie ombre, nie wiem, zobaczymy. Tak czy tak, teraz jadę na te brewki, no i ustalimy wszystko, postaram się Wam coś tam nagrać, nie wiem, czy będę mogła, czy nie, ale chociaż jakieś fotki zrobić przed i po, jak to wszystko wygląda. Nie chcę, żeby to oko było zamknięte. Nie chcę być zbyt zdziwiona, nie chcę mieć zbyt opadniętych, nie chcę mieć zbyt szerokich, nie chcę mieć tutaj, wiecie, zbyt blisko osadzonych, bo niektórzy tak robią, że strasznie blisko tutaj robią, wiecie, i to nie fajnie wygląda. Ja już znam swoje brwi, mniej więcej naturalny kształt. Ja mam tych brwi teraz coraz mniej i rzęs, i włosów, no bo wiadomo, u mnie to już jest genetyczna sprawa. No wiadomo, z wiekiem tych włosów jest mniej i coraz cieńsze się robią, więc u mnie to jest zauważalne. Ale robiłam badania, jestem zdrowa, nie mam żadnej anemii, nie mam problemów hormonalnych, nie mam żadnych niedoborów witamin, żadnej cukrzycy,
insulinooporność i tak dalej nie mam, więc jestem zdrowa jak ryba. No, po prostu taka moja uroda akurat. No i stresy też mogą bardzo dużo zdziałać, tak jak Wam mówiłam. Więc jadę, kochani. U mnie to się takie coś porobiło po COVID-zie, kochani. Po COVID-zie. Takie chocki klocki. Także zaraz koleżanka, ta sąsiadka przychodzi. Bierzemy malutką ze sobą. Ona się nią zajmie. Dam jej na jakąś dobrą kawę. Gdzieś tam się przejdzie z tą małą. Jakieś słodycze i pokupujemy tylko na dzisiaj. No i później po prostu wrócimy i po dzieciaki do szkoły. Także w ten sposób, bo teraz dzieci są w szkole, więc korzystam póki mogę. Bierzemy taksówkę, potem znowu bierzemy taksówkę. No taksówka mnie kosztuje w jedną stronę 11 funtów, a nawet 12 nieraz mogą brać. Zależy, którędy jadą. No, a to jest dosyć daleko się okazuje. Także nawet jakbym chciał autobusem, to za dużo pierdzielenia się, bo musiała przesiadać się w kilka autobusów, także no, lepiej taksówką. Zresztą jak jadę z moją sąsiadką, no to muszę płacić za dwa bilety, bo z jakiej racji ona by miała płacić, skoro ja ją tutaj, wiecie, wynajmuję do tego, żeby się zaopiekowała. No. Także tak, ja jej po prostu zrobię, tak się umówiłyśmy, że ja jej zrobię pasemka. Niedawno jej nawet drugi raz robiłam pasemka. Jest bardzo, bardzo zadowolona, mega zadowolona. Następnym razem znowu jej zrobię pasemka, ale teraz tym razem same blond, bo chcę, żeby jak najszybciej doszła do takich jaśniejszych, o jakich marzyła, a wiecie, z ciemnego koloru przejść to jest ciężko, a nie chciałam już męczyć tych włosów jej, więc mówię, wszystko z rozwagą, powolutku dojdziemy do takiego blondu, jaki sobie wymarzyłaś, ale już jej efekty się bardzo podobają. No i dużo osób chce, żebym robiła pasemka, makijaże, także no zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Na razie oddaję się w ręce specjalisty. Lingeristka to jest, lingeristka. Muszę sprawdzić, jak to jest po angielsku, bo nie wiem, nawet powiem Wam. Dobra, no to co? Uciekam, uciekam, kochani. Na razie, trzymajcie się, trzymajcie za mnie kciuki, pa, pa. Zeszłyśmy sobie tutaj do takiego bufetu. Tutaj jest taka mała restauracja, taka jadłodajnia. I oczywiście kawę serwują, więc no, napijemy się tu kawy, bo muszę poczekać i tak gdzieś tak około pół godziny. Mam teraz nałożone to znieczulenie i kochani, ona jeszcze ma klientkę w międzyczasie, więc jeszcze trochę czasu jest, bo ja przyjechałam przed czasem, licząc na to, że może mi się uda wcześniej, ale nie, jest do rewizji, więc dobra, pijemy kawę i zaraz tam spadam, także trzymajcie za mnie kciuki, dziewczyny. Witam się z Wami już dzień po zabiegu. Wczoraj miałam zabieg robiony około godziny 12 w południe. Mamy teraz, no minęło 24 godziny praktycznie od zabiegu, kochani. I powiem Wam szczerze, jaka była moja reakcja. Najpierw oczywiście mi wyrysowała. Ja jej powiedziałam, że ja nie chcę zbyt szerokich. Nie chcę mieć zbyt takich schodzących w dół, żeby one były takie podniesione, bo wiadomo, żeby nie mieć oka zamkniętego tutaj, żeby w tych miejscach nie było zbyt tak ostro wyglądające, tylko taki łagodne przejście. No i to jest metoda taka, wiecie, piórkowa, połączona. No ombre, takie przejście, cieniowanie. Także powiem Wam, jak pierwszy raz siebie zobaczyłam, to się trochę przeżegnałam, powiem Wam. Wiadomo, zawsze jest taka reakcja, jak zobaczycie zaraz po zabiegu, bo po pierwsze te brwi wyglądają tak, jakby były przerysowane,
zbyt mocne, zbyt takie, wiecie, no takie breżniewy trochę, co nie? Ale ona mówi: nie martw się, tak nie będzie. Ja muszę teraz ci zrobić szersze, ale to wszystko, ten pigment się jeszcze wytrąci. Także jeszcze mi powiedziała, że bo ja tutaj chciałam, żeby ona mi takie linie wymalowała. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale mam takie linie wymalowane. To wszystko jeszcze ulegnie zmianie. Po to jest korekta, żeby później zrobić jeszcze ewentualnie, kochani, korektę. I ja teraz mam tutaj bardzo, 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 bardzo zaczerwione, zaognione tą skórę, wiadomo, no bo to jest tatuaż, to jest przerwanie ciągłości naskórka. No to wiecie. Ale ogólnie powiem Wam, dzisiaj wstałam, przemywam sobie dwa razy w ciągu dnia, w ciągu doby dwa razy sobie przemywam na przykład czystym wacikiem. Dostałam od niej oczywiście tam tą paczuszkę, maść specjalną. Teraz przez 3 dni sobie po prostu przemywam to przegotowaną wodą, wacik nasączony przegotowaną wodą, żeby tylko ocierać delikatnie. Wiecie, nie chodzi o to, żeby rozciągać te brwi, mocno wycierać, tylko delikatnie, jak gdyby tak przykładać. Ja tak przykładam po prostu i przemywam, bo płyn surowiczy się jednak wypływa, prawda? I trzeba to wszystko w sterylności trzymać. Później w trzeciej dobie po prostu sobie będę smarowała taką maścią specjalną od niej. Ointment chyba to się nazywa, a ona mówi, że to nie jest tłuste, że to nie ma na, bo żeby teraz nie używać żadnych makijaży, no to wiadomo, żadnych płynów micelarnych, żadnego alkoholu, nic z tych rzeczy. Ja Wam wszystko opowiem w innym odcinku. Chciałam Wam tylko po prostu zdać recenzję, jak wyglądają moje brwi dzień po. Kolor mi taki dobrała i ona uważa, że ten kolor najbardziej do mnie pasuje. Że to ten kolor jeszcze ulegnie zmianie. Pigment o 40-50% się jeszcze wydrąży, że będą dużo, dużo jaśniejsze. Ze stróbkami też pigment odpadnie, żeby nie ruszać tych brwi, nie drapać. Wiadomo, że będą je swędziały, bo one się będą goić. Wiecie. I kochani, te stróbki muszą odpaść. No, proces gojenia to jest około tak 2 tygodni, a w ciągu miesiąca to już jest taki, no już takie prawdziwe zakończenie tego gojenia i po miesiącu powinno się przyjść do korekty. Ona mówiła tak, miesiąc, ona zazwyczaj robi miesiąc do 6 tygodni, nie dłużej. Od 4 do 6 tygodni trzeba przyjść do korekty. No, i tam ewentualnie jakieś nierówności, to co ze stróbkami Wam odpadnie, to później ona tam dorysuje, dosztukowuje i tak dalej. Jeżeli komuś się na przykład kształt nie spodoba, chce wydłużyć, chce zmienić kolor, odcień, czy w ogóle cokolwiek, no to wtedy jeszcze ta korekta jest w stanie to zrobić. Wiadomo, jak już macie za ciemne, no to się nie da rozjaśnić, prawda? Ale ten, no to wtedy laserowo tylko. Ale no, jeszcze takie poprawki ewentualne, prawda, można zrobić. One na razie się wydają takie trochę breżniewy. No na pewno nie wyglądają tak jak u tej laski, co widziałam ją w sklepie w Gregu, bo ta to miała naprawdę okropne. Takich to bym nie chciała, to bym chyba wyszła i się zapłakała. Ale powiem Wam, że jestem zadowolona. Na początku był to dla mnie szok. One się zwężą trochę, wiecie? I tutaj, kochani, są włoski narysowane gdzieniegdzie, a gdzieniegdzie jest takie blendowanie, cieniowanie. Bo ona mówi, że tak najlepiej u mnie się po prostu sprawdza cieniowanie. Że tutaj, kochani, mam tłustą skórę, tak? Bo ja mam w strefie T tłustą skórę i powiedziała, że w niektórych tłustych skórach pigment może się nie trzymać dłużej, jak zazwyczaj.
I pytam się, kiedy powinno się przyjść mniej więcej, żeby odświeżyć taki kolor, prawda? Nie wiem, po 2, 3 latach i tak dalej. Teraz są tak nowoczesne pigmenty i tak dalej, i tak mocno nie wprowadzają tego pigmentu w głąb skóry, tak jak tatuaże. Więc zazwyczaj jest to, no tak, 1,5 roku do 2 i powinno się przyjść. Niektórzy po roku przychodzą też. No, wszystko jest oczywiście indywidualnością. Każdy ma inny rodzaj skóry, prawda? Najdłużej pigment się utrzymuje przy bardzo suchych skórach, ale ja tu zawsze miałam strefę tę tłustą, więc zresztą ja zauważyłam, że u mnie szybciej się skóra łuszczy, że ja muszę szybciej, częściej złuszczać tą skórę. Więc no, różnie to może być z tym pigmentem, ale ogólnie powiem Wam, że teraz się bardzo, bardzo cieszę. Umieściłam zdjęcia na Facebooku, na Instagramie i dużo, dużo gratulacji dostałam, że bardzo się ludziom podoba. No, ja tak sceptycznie trochę podchodziłam, no muszę się przyzwyczaić i tak jak mówię, kolor się będzie zmieniał, forma się troszeczkę będzie zmieniała. Później, jak już za miesiąc pójdę, to kochani, no, już ma zarys brwi i tak dalej, tylko tam jakieś poprawki zrobi, zobaczymy. Właśnie te stróbki mają się zrobić, mają same odpaść, nie wolno kombinować. No, to jest tak samo jak z uszczaniem kwasami, na przykład wysokie stężenia, gdzie ludzie robią u dermatologów czy u kosmetologów. Ja sama robiłam takie z uszczania, więc jeżeli nieraz wiecie, ktoś. Były takie momenty, ale to już dermatolodzy robią, że na przykład 50% kwas. No to bardzo, bardzo, bardzo mocne kwasy i to takie jednorazowe. Ja jestem za tym, żeby mniejsze stężenia brać, a po prostu robić serię zabiegów. No, przy bardzo wrażliwych skórach to oczywiście absolutnie ja bym nie zrobiła 50% kwasu, takiego salonowego. Ja zazwyczaj robiłam w salonach 10-20%, niekiedy 30%. No i jeszcze są różne typy tych kwasów. Ale tak jest, że na przykład jak nieraz przychodzili kiedyś czasu ludzie do dermatologa, to po prostu nawet mieli te 50% kwasy i wtedy, kochani, jest żywa skóra odkryta i musi się zrobić z tego strób, który musi sam odpaść. I oczywiście trzeba chronić przed słońcem, więc jak się robi kwasy czy jakiekolwiek rzeczy takie złuszczające, to najlepszą porą jest właśnie wrzesień, październik, no listopad może, żeby nie było zbyt zimno i żeby nie było dużo promieni słonecznych. Bo jeżeli ktoś się decyduje na przykład latem na kwasy, ja bym nie pozwoliła robić w salonie kwasów w takim okresie, tylko wiosna albo po prostu jesień. No to wtedy muszą być blokery, wiecie, na przeciwko słońcu. Faktory SPF 60, 60, 50 plus 60, żeby po prostu te promienie nie docierały. No i później, jak już się to wszystko wygoi i jak ktoś chodzi do solarium, no to też powinien stosować za każdym razem na brwi sobie nakładać właśnie taki faktor 50-60, żeby no nie wyblakły te brwi, prawda? Gdziekolwiek nawet jedziecie za granicę, gdzie jest wyżerające słońce, to tak samo. Żeby jak najdłużej ten pigment został, to trzeba sobie nakładać na brwi. No, ale oczywiście teraz przez jakiś czas nie wolno korzystać z solarium, z kąpieli, z sauny tym bardziej, tam gdzie para, tam gdzie zimno. Trzeba uważać, bardzo teraz jest czuła skóra, ona się musi zregenerować. Wiecie, ja Wam wszystko opowiem, ale dzisiaj tak chciałam taki wstęp zrobić. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla Was pomocny. Ja oczywiście idę. Niektórzy się nie decydują na korektę, ale ja się zdecydowałam, że pójdę. Być może jeszcze będę chciała ciemniejsze, bo wiem, że one wyblakną. Tak jak mówię, o 40-50% ten pigment wyblaknie.
No, także cieszę się, że tak mocno nie wbijają tego pigmentu. To nie jest jak tatuaż typowy, bo tatuaż, no to niestety, po pierwsze jest bardzo bolesny, a ja nie czułam bólu, bo ja miałam ten znieczulacz. No i druga sprawa, no to wiecie, to takie uczucie było, jakby ktoś mi trochę tak jakby drapał jakąś igłą, wiecie o co chodzi. Taki leciutki czasem dyskomfort, ale w ogóle mnie praktycznie nie bolało. Naprawdę uważam, że babeczka jest specjalistką, profesjonalistką. No teraz ma takie trochę instagramowe te brwi, powiem Wam. Angielki to po prostu pierdziolca dostałem na punkcie tego typu brwi, takich wiecie, szerokich. No ja tak mówię, ja przeżyłam szok, ale muszę się przyzwyczaić. Wiem, że ten pigment trochę zejdzie. Także no, musiała na razie takie szersze zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, nie znam się. Ja bym sobie pewnie inny kształt zrobiła, ale dobra, dajmy kobicie szansę. No, słuchajcie, ona ma bardzo, bardzo dużo certyfikatów. Jak patrzyłam, jakie certyfikaty, bo to też jeszcze ważne jest, jakie są certyfikaty. Dużo tam miała takich światowych art. No. Nieprzypadkowo jest oznaczona jako jedna z najlepszych, wiecie, w tej dziedzinie, więc no bardzo dużo ma. I ona jeszcze robi, kochani, skalp, na przykład jakieś rekonstrukcje, jak piersi na przykład usuwają, czy cokolwiek. Różne takie rekonstrukcje robi, na przykład sutek jest w stanie wymalować, czy no, dosztukować. No, takie kropki robi na przykład na skalpie, jak ktoś jest łysy, a chciałby wrażenie takie sprawiać, że ma jednak te włosy, tylko że się ogolił na łyso, no to po prostu robi skalp również. To jest świetna sprawa. Na przykład uważam, że jakie osoby powinny sobie robić taki makijaż permanentny? No, przede wszystkim osoby, które nie mają tych włosków, albo mają ich mało, tak jak ja mam mało włosków, bo z wiekiem niestety przerzedziły się, tak samo jak i włosy, jak i rzęsy. Jestem już w takim wieku, ja też mam to genetycznie. Moja babcia jedna i druga miała liche włosy zawsze. No, to tych brwi i rzęs coraz mniej i coraz cieńsze, więc dla mnie jest to zbawienie i naprawdę obudziłam się i nic nie muszę już robić, tylko sobie oczy pomalowałam, powiem Wam, troszeczkę tak, żeby oczywiście nie najechać na brwi. Absolutnie musi być w idealnej czystości, tak? No, to pamiętajcie o tym. A no i co jeszcze chciałam powiedzieć, to po prostu zobaczymy, co z tego, kochani, będzie. Powiem Wam o wszystkich przeciwwskazaniach. Na przykład osobiście, gdybym miała dużo włosków, to bym sobie robiła dalej henne, czy tam regulację samą, tak? Ale jeżeli ma się mało włosków albo w ogóle, to jest to naprawdę super, super, super rozwiązanie. Tym bardziej, że to nie jest taka kreska typowo tatuażowa, jak to kiedyś były, bo kiedyś to były takie, że nawet całe życie się mogły te brwi utrzymywać, tak jak tatuaż, tak? No. I potem one się robiły takie granatowe, zielonkawe, tak jak nawet wiecie, w więzieniach, jak sobie tatuują, to też taki widać, że to taki zielonkowy tatuaż się robi później, taki granatowy. No, a tutaj te nowe barwniki, one naprawdę są super. Ja się pytałam, dlaczego właśnie tak jest, że u niektórych widzę właśnie taką poświatę, taką granatową. A ona mówi, znaczy, że kiepskiej jakości barwnik. Ja ona mówi, że ma bardzo dobre barwniki, super jakości, wszystko z najwyższej półki, sterylizacja super. Patrzyłam, czy wszystko, no, nowe końcówki do tych maszyn, zapieczętowane, jeszcze zalakowane, za każdym razem wyciągała nowe końcówki, także patrzyłam na to. Naprawdę, jak na razie, powiem Wam, wysoki poziom. Usługa na wysokim poziomie. Kształt zobaczymy, nie wiem, sami ocencie, co sądzicie. Teraz są może takie trochę szerokawe, ale one takie nie będą. A nawet gdy będą, no to co? No, to sobie najwyżej następnym razem zrobię cieńsze. No i co? No to jest właśnie to, jak robicie tatuaż, to nigdy nie wiecie, tak?
No, ale tu mam dużo takich wyrysowanych tych włosków. Myślę, że to fajnie będzie wyglądało. To jest dopiero drugi dzień, kochani. Wszystko jest jeszcze obrzmiałe, opuchnięte, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona. Miśkowi się w miarę podoba, ale mówi, że troszeczkę takie za szerokie, ale wiecie, jak to z chłopami, co nie? A czasem kobita se coś zrobi, a chłop nawet nie zauważy. No. No, pytam się, czy usta sobie zrobić, bo usta 340 funtów. Misiek mówi, usta masz piękne, masz w ogóle symetryczną twarz, nic nie musisz robić. On lubi, jak ja mam usta podkreślone, wiecie, tam, teraz to już nawet nie jest tak, że ci robią konturówkę, tylko po prostu całe usta pigment dają. No to jest fajne też, ale mówię, a dam sobie spokój, tutaj to już nie problem, sobie obrysuję, czy tam pomadkę wezmę i mam w sumie ładne usta, nie ma co, wiecie, się tam szpikować niepotrzebnie, prawda? Chyba, żebym nie miała żadnych ust, no to wtedy bym chciała jakoś powiększyć, zarysować, bo wiadomo, że z wiekiem zanika pigment i usta też już nie mają takiego kształtu jak w młodości, bo ja miałam większe usta, powiem Wam, ale no wiadomo, grawitacja robi swoje i one zanikają z czasem. Ale widać, że mam niepowiększane, bo mam zmarszczki na ustach, a jak są takie super, super, mega wygładzone, to raczej bądźcie pewni, że są powiększane, bo są tak napompowane. No, zdarza się tam u niektórych kobiet, że mają takie super idealne, gładkie usta. U mnie na przykład pomadki takie matowe, jakieś takie te nudziaki, one za ładnie nie wyglądają, bo po prostu no, muszę tam mocno te usta przygotować, żeby nie było widocznych takich, wiecie, szczelinek, co nie? No. Ale ogólnie powiem Wam, wstaję i mam już twarz narysowaną. Kurde, dziewczyny, jaka to wygoda. Włosów teraz, jutro idę na rzęsy. Nie wiem, jak ja to zrobię. Muszę tak włosy umyć. Farbować teraz nie mogę. Muszę odczekać, aż to wszystko, wiecie, wygoi się, żeby do zakażenia jakiegoś nie doszło, więc jak włosy będę myła, to muszę tak zrobić, żeby na brwi nie najechać. Nie wiem, jak ja to zrobię, albo powiem Miśkowi, niech mi umyje te włosy delikatnie. No, ale ogólnie powiem Wam, mega się cieszę. Mega się cieszę, jednak nie żałuję, że to zrobiłam. No i to nie jest taki typowy tatuaż, że zostaje ze mną na całe życie. To wyparowuje po jakimś czasie i jest fajnie. Dobra, trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, ja zapłaciłam teraz, ja tak, 50 funtów zapłaciłam zadatku, wczoraj 145, a następnym razem za miesiąc zapłacę 100. No oczywiście trzeba jeszcze doliczyć taksówki, kawa, to tamto, to tego trochę doszło, a jutro idę jeszcze na rzęsy, także też no, pewnie wydam z 50, no nie, 50 to nie, ale coś kotego. Dobra, to na razie, trzymajcie się, pa, pa.